Co to były za mecze nieprawdopodobne spotkania. spotkaniach z nami. Kolejny dzień jeśli chodzi o rozgrywki Ligi Mistrzów. Nieprawdopodobne emocje. Dzisiaj zrobimy sobie analizę kolejnych meczów które miały miejsce. Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz to zostaw suba zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij że dzwonka w dzwona dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie kolejny dzień. Jeśli chodzi o Ligę Mistrzów mieliśmy Atalanta kontra Valencia Tottenham kontra Erbelipski i muszę powiedzieć, że wszystko się sprawdza. Te przepowiednie, które przedstawiałem, czy też typy, jeśli chodzi o te mecze, sprawdziły się. Atalanta zwyciężyła zgodnie z moim typem i też zwyciężył Airbellipsk. Świetne mecze. Przed nami tak naprawdę jeszcze lepsze mecze, a więc Chelsea tutaj tak kontra Bayern, Napoli kontra FC Barcelona. To będą świetne spotkania, zwłaszcza dla nas, dla kibiców w Polsce, no bo tam będą występować czy występują Polacy. Atalanta kontra Walencja. Walencja absolutnie nie miała tu jakichkolwiek szans. Została no, zdeptana można powiedzieć przez Atalantę 4 do 1. Ale ja mówiłem od samego początku, bo, ponieważ ja już um, widziałem praktycznie te mecze, jeśli chodzi o Atalantę, już grudniowe i styczniowe. To wszystko zapowiadało, że Atalanta jest w bardzo dobrej dyspozycji, w bardzo dobrej formie. liczyć, który no, świetny praktycznie szczelec, z którym niedawno przecież reprezentacja Polski gra, przeciwko któremu grała. No i to Tottenham kontra RB Lips, tutaj zwycięstwo 1 do 0. To to był świetny mecz, zresztą mecz, który transmitowany był w telewizji Polskiej. Każdy kibic praktycznie miał możliwość obejrzenia tego meczu. To był świetny mecz z tego względu, że RB Lipsk przyjemnie się naprawdę ogląda. tak? Niektórzy mówią, że to jest futbol na tak, tak, czy po prostu nowoczesny typ piłki. Ci zawodnicy potrafią dwa, trzy razy w trakcie meczu zmienić swoje ustawienie. Natomiast rzeczywiście to był świetny mecz, jeśli chodzi o RB Lipsk. Tam ten mecz mógłby zakończyć się nawet zwycięstwem. Dwa czy trzy, praktycznie do zera. Tylko Timo Werner pudłował tak stuprocentowe sytuacje, że chyba będzie sobie po prostu pół w brodę. Troszeczkę teraz to kuryzalnie brzmi, że on był przymierzony do Bayernu Monachium, tak? Do Bayernu Monachium oczywiście może był przymierzony, natomiast jeżeli pudłuje sam na sam, praktycznie do pustaka, do pustej bramki, to jest niewybaczalne. A na, na tym poziomie to jest praktycznie niewybaczalne, tak? Jeśli chodzi o ten poziom. No ale mimo wszystko, RB Lipsk zwyciężył w tym meczu, tak? RB Leipzig zwyciężył 1 do zera na Tottenhamem. Tottenham kompletnie nie ma po prostu pomysłu, jeśli chodzi o walkę z Erbelipskiem. Tutaj warto wspomnieć, że Erbelipsk bardzo mocno wsiadł praktycznie na Tottenham. Oni grali bardzo ofensywnie. Powiedział, że byłem bardzo zdziwiony, że praktycznie Erbelipsk tak mocno tutaj grał, jeśli chodzi o ofensywę. Zastawiał tutaj jeśli o obrońców, dwóch tylko obrońców czy jednego na swoim polu. Bardzo mocno wyszedł. Początkowo myślałem, że taka taktyka, jeśli chodzi o Nagelsmana, to jest taka typowa taktyka po prostu młodego trenera, bo przecież Nagelsman ma 33 lata. No i tak, chcę po prostu zrobić sytuację tego typu, że wszystkie rzuci siły, zrobi pełen atak i zobaczy, co po prostu z tego będzie. Jak wpadnie go, to wpadnie. Natomiast rzeczywiście tutaj Airbelisk bronił się, tak, jeśli chodzi tutaj o obronę. Rzeczywiście ci zawodnicy wracali do obrony, natomiast bardzo było to ryzykowne, tak? bardzo to było ryzykowne, jeśli chodzi właśnie o RB Lipsk. Momentami RB Lipsk gra tak trzema obrońcami, pięcioma obrońcami, czterema obrońcami, dwoma obrońcami, jednym obrońcem, jak wychodzili do gry bardzo ofensywnie, a także rzeczywiście tych po prostu rozwiązań, jeśli chodzi o taktyczne, to ten Nagelsmann no, mnóstwo nakreślił, jeśli, jeśli chodzi o tą drużynę, no ale RB Lipsk świetnie się prezentował podczas tego meczu, naprawdę jest to przyjemnie po prostu obejrzeć tutaj ten RB Lipsk, zupełnie nowoczesny futbol, to ten troszeczkę przestarzały tak, w tym systemie, ale ja myślałem, że to się może po prostu zemścić w stosunku do Erbeliska, bo pójdzie jedna, czy dwie kontry i przegrają mecz, tak, to było, było bardzo ryzykowne, z jednej strony wyjście bardzo wysoko praktycznie pod pole przeciwnika, szybka gra, wydaje mi się, że też Nagelsmann ma taką taktykę, że praktycznie liczy ich tam z jakimś sekundnikiem, tak, czy z jakimś stoperem w ręku, że w momencie, kiedy dostaje piłkę, to musi szybko po prostu myśleć, podjąć decyzję i kopnąć piłkę, bo rzeczywiście ta piłka jakby ich parzyła, tak szybko grali, ale muszę powiedzieć, że bardzo precyzyjnie tak dogrywali piłki do siebie, nie popełniali jakichś błędów. Duża była tutaj różnica, czy po prostu dużo było na plus, jeśli chodzi o mecz na przykład Erbelipska z Bayernem Monachium. Zdecydowanie Bayer, w przypadku Bayernu Monachium ten Erbelipsk gorzej się prezentował, chyba, że po prostu aż tak kiepsko to ten Ham się prezentował, tak, no bo jeżeli Bayern potrafił zwyciężyć się nad po prostu Erbelipskiem, to oznaczało, że byłby lepszy, tak, chociaż Bayern też pokonał to Ham, tak, to jest jakby jedna sprawa, ale rzeczywiście tutaj Tutaj, jeśli chodzi o RB Lipsk, to warto było sobie to obejrzeć, nawet z ciekawości, tak? jeśli chodzi o ten system gry. Ta szybkość, po prostu pomysł na gry, nowoczesna technika, wymienność praktycznie tej pozycji. Tak? Zawodnicy, którzy zmienili praktycznie swoje pozycje. Świetny mecz, tak, tak więc tak wygląda ten mecz Tottenham kontra RB Lipsk, tutaj raczej nie wróżę, tak, żeby w drugim meczu, wydaje mi się, że dużo zszokował, tak naprawdę zaskoczył tutaj RB Lipsk Tottenham, chyba, że oni na drugi mecz będą przygotowani na taki szybki, taki wysoki praktycznie pressing, no to będzie coś innego, tak, natomiast jeśli chodzi o Atalantę kontra Walencja, no to Atalanta cały czas idzie po swoje, Atalanta idzie cały czas praktycznie po to, żeby zdobyć swoje tutaj trofea sukcesy. Świetnie zbudowana ta drużyna, tak? Bo tam nie ma jakichś dużych nazwisk, też nie ma po prostu potężnych pieniędzy. A rzeczywiście Atalanta cały czas zwycięża, tak? No i jest po prostu przebojem. Jeśli chodzi o Serie A, jeśli chodzi o rozgrywki Ligi Mistrzów, wydaje mi się, że Valencia zostanie wyeliminowana, tak tutaj Atalanta nie ma raczej większej szansy, w przypadku Tottenhamu to różnie może wyglądać, ten pierwszy mecz trochę gorszy był dla właśnie Tottenhamu, natomiast wydaje mi się, że Valencia po prostu bardzo słabo się prezentowała, bardzo kiepsko, wynik tutaj mógł być jeszcze większy, wyższy. tak 5 do jednego, albo nawet więcej. Także tak to wygląda. Oczywiście my czekamy na te mecze, które będą w przyszłym tygodniu. Ciekawa to jest sytuacja, ponieważ dyrektor sportowy tutaj RB Lipska, przechodzi do EC Milanu, tak, który właśnie budował potęgę RB Lipska. RB Lipska. drużyna, która została założona w 2009 roku, tak, tutaj z jednej strony Tottenham, który ma ponad stuletnią tradycję, z drugiej strony RB Lipska, drużyna, która raptem ma 10-11 lat, tak, i potrafi wygrywać z takimi, z taką dużą drużyną, jaką jest właśnie Tottenham. Ale to też po okazywało jak dużo brakuje jeśli chodzi o Tottenham Keina, tak? sam Moura, ten który zdobył kluczowe mecze to praktycznie ten do, do Tottenhamu w XXI wieku tak? czy w ostatnich latach no to sam Moura nie zwycięży tego meczu Natomiast dużo pokazywało to, jak Harry hurricane, ile daje, jeśli chodzi o Tottenham, tak? Ile praktycznie daje tej drużynie też są. Także no Tottenham przede wszystkim powinien pomyśleć nad wzmocnieniami. I tu muszę powiedzieć, że to jest błąd Rosemurinio, tak? Bo gdyby był piątek, to byłyby większe szanse na to, żeby właśnie Piątek mógł zdobyć gola, gdyby odszedł do Tottenhamu. A tak pozbawili się praktycznie napastnika, tak? Wypada hurricane i jest problem, jest kłopot. Jest problem właśnie jeśli chodzi o tą drużynę. Naprawdę bardzo przyjemna jeśli chodzi o Airbnb Lipska, jeśli, jeśli chodzi o oglądanie. Podobno Nagelsmann dostał propozycję prowadzenia Realu Madrid, ale odrzucił tą propozycję, bo stwierdził, że jeszcze jest za młodym, za wcześnie, niego za młodym praktycznie trenerem, znaczy za młody, to nie ma będzie może obiekt tylko za wcześnie, tak, że musi zdobyć doświadczenie, bardzo słusznie, bardzo dobra decyzja według mnie, że jeszcze po prostu nie jest czas, żeby poprowadzić Real Madrid i wydaje mi się, że to jest bardzo mądre podejście, tak, kto, kto z nas by praktycznie odrzucił propozycję Pozycję tak, prowadzenia tutaj Realu Madryt, zwłaszcza że on ma 33 lata. On jeszcze w XX wieku 28 lat prowadził Hoffenheim, tutaj zdawał testy, jeśli chodzi o trener, na, na, na te wszystkie trenera, tak, kursy trenerskie, i rzeczywiście ten Hoffenheim uczymy się w Bundeslidze. Mało tego, Erbelipske tak naprawdę zabukował go już rok wcześniej, tak, czyli rok prowadził Hoffenheim i wiedział, że za rok po prostu odejdzie do Erbelipska, wywiązał się całkowicie ze swojej umowy bardzo lojalnie, tak, nie było tak, że odpuścił sobie, tylko do, końca, do samego końca praktycznie pracował profesjonalnie. No i teraz idzie, tak, z, po sukces właśnie z tym Erbelipskiem, no i pewnie w przy, przy, przyszłości, tak, tutaj będzie trenerem jakiegoś wielkiego klubu, tak, czy, czy, czy Realu Madryt, czy też innej inne drużyny. Natomiast w Wcześniej we wtorek mieliśmy mecze Atletico Madrid kontra Liverpool. Zwycięstwo Atletico Madrid z duże zaskoczeniem. Także tutaj w Liverpool, a więc no ostatni zwycięzca Ligi Mistrzów, dał się pokonać. Borussia kontra PSG. Zwycięstwo Borussii muszę powiedzieć, że no oczywiście Borussia pokonała, tam, bogaty klub tak niektórzy mówią, klub szejków PSG, gdzie zarabiają piłkarze kosmiczne pieniądze natomiast muszę powiedzieć, że wydaje mi się że Borussia, pomijając kwestię Halanda, tak, ale w ogóle jako cała drużyna bardzo dobrą po prostu piłkę grają, i mają duże szanse jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, mogą daleko zajść po prostu w tych rozgrywkach, Ja już pomijam kwestię Halanda, bo Haland wiadomo, że jest po prostu takim lokomotywą napędową, napędza tą drużynę, ale rzeczywiście Borussia bardzo dobrze się prezentuje, jeśli chodzi o gry, styl gry, tak Chyba, że no tutaj coś po prostu się zmieni drastycznego w tej drużynie, ale naprawdę Borussia cieszy oko też ta gra tej drużyny i Borussia może dać, zajść daleko w tych rozgrywkach, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, także PSG, PSG wydaje mi się, że odpadnie. Natomiast Atletico Madrid kontra Levy Liverpool tutaj cały czas po prostu jest to temat otwarty, tak jeśli chodzi o to spotkanie. No i my czekamy na te następne mecze: a więc Chelsea kontra Bayern we wtorek 25 lutego i Napoli kontra FC Barcelona. Kurcze szkoda, że praktycznie te dwa mecze są o jednym czasie, w jednym dniu, jakby chociaż był jeden mecz o 18, tak więc no tutaj kibice będą musieli wybrać. Ja mimo chyba wszystko postawię na Chelsea kontra Bayern Monachium. Jestem ciekaw tego zestawienia, jak tam ten mecz będzie wyglądał. Wiemy, że Bayern Monachium po Poradził sobie z Tottenhamem, no ale tam była też dobra sytuacja z Gnabrym, który wbombał praktycznie trzy bramki. No ale teraz zobaczymy z Chelsea, tak? Czy rzeczywiście sobie teraz Bayern Monachium poradzi z Chelsea-Londyn? Teoretycznie mają, powinien pokonać Chelsea-Londyn, ale też mi się wydaje, że ten Chelsea-Londyn jest coraz lepiej po prostu prowadzony z meczu na mecz także tak wygląda ta sytuacja, Napoli kontra Barcelona i tutaj was zaskoczę, Napoli według mnie wyeliminuje Barcelonę, Baron, Barcelona ma liczne problemy wewnętrzne, tak jeśli chodzi o tą drużynę, moim zdaniem Napoli pokona Barcelonę i będzie tą sensacja e, i to doprowadzi do istne, istnego częsienia ziemi, jeśli chodzi o Barcelonę, zmianę władz klubu, Bartomeu e, po prostu odejdzie, bo się poda do bo kibice będą tego żądać, wiemy, że tam była afera hejterska, potem afera między dyrektorem sportowym a Messim gdzie Erik Abidal krytykował poszczególnych piłkarzy, nie mówiąc nazwiska Messi miał o to pretensje, mówił, że jak ma krytykować to niech powie po prostu z imienia, nazwiska no Kikien qu ten, który raczej nie będzie gwarantem jakichś spektakularnych sukcesów, a jest raczej na prowadzenie tu i teraz tej, tej Barcelony moim zdaniem po prostu Napoli wyeliminuje Barcelony. To wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie dzięki za słuchanie, jeśli jeszcze nie subskrybujesz to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie co na ten temat myślicie, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć